Cześć wszystkim. Dajcie mi proszę znać, czy mnie słyszycie i czy widzicie. No i witam was wszystkich na warsztatach. Jeszcze... Tak, ogólnie to jeszcze trochę poczekamy, więc ja was czymś tam na chwilę zajmę, a wy instalujcie sobie program. Ja jeszcze przypomnę, jak to zrobić, tylko udostępnię wam ekran, żebyście wszystko widzieli. Dobra, dajcie proszę znać, czy widzicie mój pulpit. Słychać, widać, wszystko super, dobra, okej. No to jeszcze dla przypomnienia, żeby ściągnąć Sparka, należy wejść na Spark AR, wyskoczy, kliknijcie w pobierz i potem w pobierz. Jak się ściągnie, to musicie oczywiście zainstalować, a potem zalogować się swoim kontem na Facebooku. To jest niestety wymagane do tego, żeby w ogóle pracować w Sparku, więc mam nadzieję, że pamiętacie swoje hasła do Facebooka. I do tego pobierzcie też te materiały graficzne, które wam tutaj wysłałam WeTransferem. Na tych materiałach będziemy pracować. No i może ja się w ogóle przedstawię. Nazywam się Beata, jestem studentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Na co dzień jestem grafikiem, pracuję w agencji reklamowej i tam też robię filtry i w ogóle cała moja przygoda z filtrami się rozpoczęła. I robię je właśnie głównie komercyjnie, ale też hobbystycznie tak dla siebie. I dzisiaj pokażę wam, jak taki filtr w miarę prosto zrobić. Będziemy pracować na materiałach festiwalowych z Pol'and'Rocku i jeszcze chciałabym opowiedzieć, jak w ogóle te warsztaty powstały, skąd się wziął w ogóle pomysł na to. Wzięło się wszystko to od filtru Zero Waste Culture zrobionego przez Centrum Cyfrowe i on się tak bardzo spodobał i w ogóle był używany, że Centrum Cyfrowe stwierdziło, że zorganizujemy takie warsztaty, które będą tłumaczyć, jak taki filtr bardzo podobny zrobić. I jeżeli chodzi o ten filtr Zero Waste Culture, został on zrobiony na bazie materiałów znajdujących się w domenie publicznej. Są tam elementy z obrazu Dziwnego Ogrodu Mehoffera, z zasobów Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Stilleben namalowanego w 1667 roku przez Otmara Eligera, który się znajduje w duńskim Statens Museum for Kunst. I zachęcam was bardzo do tego, żebyście w ogóle zobaczyli, na czym w ogóle polega cała ta kampania, ponieważ filtr został zrobiony w ramach kampanii Bez Spiny. Jak sobie wpiszecie w Google Centrum Cyfrowe #bezspiny, to na pewno znajdziecie. I chodzi w tej kampanii o to, że tłumaczy ona wam, jak z takich darmowych źródeł domeny publicznej korzystać i możecie tam znaleźć dużo fajnych materiałów, z których możecie korzystać za darmo, legalnie i możecie też na przykład użyć ich do filtrów. I oczywiście zachęcam was do tego, żebyście zobaczyli ten filtr, o którym wam przed chwilą opowiedziałam. Wypróbujcie i udostępniajcie, bo jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. I proszę teraz powiedzcie mi, czy macie mniej więcej już wszystko przygotowane, czy te linki z WeTransfera, znaczy pliki z WeTransfera są już ściągnięte przez was i czy macie zainstalowany program, bo od tego musimy zacząć. Oczywiście, jeżeli nie chcecie instalować programu, no to możecie mnie po prostu słuchać i obserwować, co ja tam ciekawego robię i potem ten cały film z naszych warsztatów będzie gdzieś tam dostępny w sieci, więc jeżeli będziecie potem chcieli zrobić swój filtr, to bez problemu możecie wrócić do tego filmiku i coś tam się poinspirować i tak dalej. Dobra, tak, instaluje się. Jeszcze mi dalej. Instalowane w trakcie. Jeszcze się instaluje. Dobra, no to trochę poczekamy. Możecie spróbować bez instalowania iTunesa. To nie jest według mnie konieczne. Mogą się tam pojawić jakieś problemy, ale to już może jak będziecie robić swoje własne filtry i będziecie pracować z dźwiękiem. No ale myślę, że na to, co my teraz potrzebujemy, to nie jest takie potrzebne. A może Wam w międzyczasie, jak czekamy jeszcze, opowiem trochę o tym Sparku. Jest to naprawdę super narzędzie i w ogóle pracę z tym programem ja podpowiadam, żeby rozpocząć od tego, żeby w ogóle przeczytać stronę i się zorientować w ogóle w stronie Sparku. Tutaj ją widzicie. Najważniejsze, od czego trzeba zacząć, to przeczytanie regulaminu Sparka, ponieważ jest tutaj trochę haczyków, na przykład praca z tekstem nie jest tak do końca luźna, czasem można pokazać logo na przykład firmy, czasem nie, to już jest takie naprawdę, no zależy tutaj od tych wszystkich szczególików i tak dalej, więc przeczytajcie to sobie, ponieważ będziecie pracować 5 dni nad filtrem, później się okaże, że w ogóle to wszystko jest do wywalenia, więc warto to zrobić. Co tutaj jeszcze piszecie? O, mam starszego Windowsa i nie chcę mi się zainstalować. No to w takim razie, jak macie taki problem, to oglądajcie po prostu ze mną i na pewno też czegoś tam ciekawego się dowiecie. A jeszcze wracając do Sparka. Naprawdę na tej stronie jest bardzo dużo rzeczy ciekawych. Jeszcze proponuję też sobie pobrać na przykład i przeczytać w ogóle stronę o tym, jak robić ikonki do filtrów i tak dalej. To wszystko jest tutaj fajnie napisane. Są na przykład też template'y do pobrania tutaj i one są dostępne z tego, co wiem, w Photoshopie i w Illustratorze i w Sketchu, ale oczywiście nie musicie mieć tych programów. Tutaj chodzi tylko o to, żeby dostarczyć Instagramowi ikonkę, która jest w kwadracie i jest, spełnia te wszystkie reguły, które są opisane na stronie. No i to mniej więcej wygląda tak. I rozmiar obrazu to jest na przykład 480×480 pikseli. W zasadzie tylko to potrzebujecie, jeżeli chodzi o ikonkę, która potem się Wam przyda przy uploadzie tego filtra. Dobra. Myślę, że już możemy zacząć. Jak coś, to po prostu dołączycie. Te rzeczy, które będziemy robić, naprawdę można dołączyć w każdym momencie tych warsztatów i czegoś się tam nauczycie. Więc ci, którzy są już gotowi, a nie, w sumie to jeszcze Wam może pokażę, jak w ogóle, co będziemy dzisiaj robić i jak ten filtr będzie wyglądał. Ja się tutaj włączę, żeby mnie było widać też. Dobra. To jest nasz filtr, który dzisiaj zrobimy i on się składa tak z tła za postacią i można sobie zmienić te tła w zależności od tego, jakie chcemy wybrać. Następnie mamy te ilustracje przed postacią, mamy zanimowanego kwiatka, mamy emiter, który pokazuje takie małe kropeczki i też dodaje jakieś tam troszeczkę dynamiki i mamy tutaj to logo, które podąży za naszą twarzą. I żeby coś takiego zrobić, na początku odtwórzcie sobie widok Sparka. To wygląda mniej więcej tak. O! Chwilkę, moment. A nie, to się tak, dobra. I jak widzicie, tutaj Spark już na samym początku udostępnia różne darmowe template'y, z których można skorzystać i, w zasadzie w bardzo prosty sposób mamy zrobiony już w zasadzie gotowy filtr, tylko musimy tam podłożyć jakieś tam swoje materiały. I my dzisiaj z takiego template'u sobie skorzystamy, więc kliknijcie sobie tutaj w background i od tego zaczniemy. I mamy Sparka. Dobra, jest. Ja sobie tutaj też włączę siebie znowu, żeby nie było widać potrójnie. I jak widzicie, już jest w zasadzie, coś już jest zrobione i mam już jakieś tło tam za sobą, ale tak jak Wam mówiłam, ja chciałam Wam pokazać, jak zrobić taki filtr, żeby było kilka teł do zmiany. I do tego To się w ogóle nazywa Picker UI i od tego sobie zaczniemy, więc kliknijcie sobie tutaj w ten Patch Editor. Jeżeli nie macie go włączonego, to klikamy w View i Show Hide Patch Editor. No i więc klikamy dwa razy i pokazują nam się opcje. I w zasadzie to dzięki tym opcjom dzieje się cała magia w Sparku. Są one tutaj dobrze po prawej stronie opisane, więc warto to wszystko czytać i jest tam powiedziane po prostu, co z czym łączyć, jaka opcja jest za co odpowiedzialna, więc naprawdę zachęcam do czytania, a nie tak robienia na ślepo. Jak włączyć te opcje? Jeżeli pytacie o ten Picker UI, to trzeba po prostu najechać myszką na ten Patch Editor, kliknąć dwa razy, albo na przykład tutaj kliknąć Add Patch i wyskoczy to samo. I tutaj wpisujemy Picker UI. Dobra, jeżeli mamy, klikamy Add Patch i już coś się tam nam pojawiło. I całą tą opcję, która jest tutaj, musimy z czymś połączyć. No i oczywiście trzeba ją połączyć z tym tłem, bo chodzi nam o tło. I szukamy materiału, który jest odpowiedzialny za wygląd naszego tła. Materiały mamy tutaj, klikamy w Background Mat i szukamy opcji Texture. I zawsze, jeżeli jest taka strzałeczka przy jakiejś opcji, to znaczy, że jak klikniemy w nią, to tą funkcję przeniesie nam do tego Patch Editora, który jest jakby najważniejszy w Sparku, więc klikamy tutaj. Strasznie szybko, dobrze, to już zwalniam. Już wam piszę. Więc tak, Patch Editor, klikamy tutaj View, Show, Hide, Patch Editor. I on się tutaj nam teraz na przykład go nie ma, a teraz już jest. I potem klikamy na plusik na Add Patch i tutaj szukamy Picker UI. Potem dajemy Add Patch. No i w zasadzie to tyle. A, dobra, to już wam będę opisywać. Dobrze, to już wam będę mówić, gdzie co jest w takim razie. Czy jeszcze wam powtórzyć? Okej. Dobra. No, ale czy macie już ten Picker UI włączony? Ach, tak, jeżeli chcecie sobie włączyć swoją twarz zamiast pana albo pani, to musicie kliknąć po lewej stronie u góry, jest ikonka wideo. Jak w nią klikniecie, pojawi się tutaj opcja albo wyboru jakiejś tam osoby, możecie sobie wybrać, jest ich dosyć sporo, albo klikacie w kamerkę i wtedy pojawicie się wy. Jeżeli oczywiście jakąś tam macie wbudowaną do swojego komputera. Dobra, czyli jeszcze raz, powtarzam. Klikamy na dole w Patch Editorze, Patch Editor, klikamy przez View, Show, Hide, Patch Editor, klikamy na plusik na dole Add Patch, wyszukujemy Picker UI i Picker UI i klikamy Add Patch. Dobra, i jeżeli to mamy, musimy połączyć te wszystkie dwie rzeczy w jedność. Tak, dokładnie. A jeszcze wam napiszę, jak Materials, potem klikamy Mat i potem dobra, tutaj macie instrukcję, jak włączyć tą opcję w Patch Editorze z naszej teksturki. I ja jeszcze raz wam powtórzę, musicie znaleźć w Assets, czyli tutaj po lewej stronie programu Mat i po prawej stronie szukacie opcji Texture i tam klikcie obok napisu jest taka mała strzałeczka, w nią klikacie i pojawi się żółte okienko w Patch Editor. Dobra, wyszukujecie, okej. Ja na was troszkę jeszcze poczekam w takim razie. I piszcie proszę, czy już możemy lecieć dalej. Zacina mnie. Myślę, że może się coś z tym da zrobić. Czy upewniliście się też, czy włączyliście na pewno ten template, o którym wam mówiłam, czy jak się włącza Sparka, tam jest ten background. Okej, pewnie. To chodzi o to. Klikamy tutaj w Materials, w Assets, klikamy w Background Add, następnie ja usunę i pokażę jeszcze raz. Wyszukujemy tutaj Texture, klikamy tutaj w tą strzałeczkę, pojawiamy to okienko, które potem będziemy łączyć z Pickerui. Jeżeli widzicie, to możecie tutaj, może to być gdzieś tutaj schowane, pewnie musicie po prostu poszukać, pomniejszyć powiększyć i na pewno to znajdziecie, to się na pewno pokaże, jeżeli tutaj te rzeczy są zaznaczone. I następnie robimy to, łączymy Pickerui z żółtym okienkiem teksturki materiału naszego tła. Klikamy Select Texture i łączymy. No i teraz nie mamy żadnego tła podpiętego, więc na razie widać tutaj po prostu nic, samą biel. Czy tylko mi tak przerywa? Dajcie znać proszę, czy wam też tak przerywa, czy to są jakieś takie pojedyncze... Jest ok? Nie ma tej strzałki. To ja jeszcze raz wam powtórzę, jak tą strzałkę zrobić. Klikacie w Materials, Background Matte, potem tutaj w Texture po prawej stronie i jest ta strzałeczka. Ona na pewno będzie. Więc klikamy tutaj i potem łączymy Pickerui. Pamiętajcie, żeby zaznaczyć tą dolną strzałkę, nie tą górną i łączymy tutaj. I zaraz wam pokażę, co robić dalej. Teraz potrzebujemy zaimportować do Sparka jakieś teksturki, jakieś zdjęcia, które chcemy, żeby się znalazły za nami. Do tego otwórzcie sobie folder z plikami, które wam wysłałam i tam w folderze tła będzie 5 zdjęć z Woodstocku, z Pol'and'Rocku, które zaimportujemy do Sparka. Żeby to zrobić, trzeba po prostu zaznaczyć te wszystkie pliki, chwycić, no i przełożyć tutaj w Assets, obojętnie gdzie, to nam się zaimportuje. Pewnie trochę trzeba poczekać, bo Spark trochę wolno myśli czasem nad plikami, więc może wam to trochę zająć. No, dokładnie. Tak. I więc jeszcze raz dla tych, co nie mają tego żółtego okienka, zaraz wam pokażę, jak to zrobić. Chodzi tutaj o to, że klikamy w Background Matte, w Texture i tutaj jest ta żółta strzałeczka. Klikamy i jest. Potem łączymy wszystko razem do kupy. No i w zasadzie, żeby dobrać teraz te teksturki do naszego Pickerui, musimy tutaj wybrać kolejność. Do każdej tekstury przypisujemy jakieś jedno zdjęcie. Robimy to przez to, że klikamy tutaj w strzałkę i po prostu wybieramy. Ja po kolei zrobię tło 1, tło 2, tło 3, tło 4 i tło 5. Do wyboru zdjęć możecie dostać się przez Add Assets, Import from Computer i możecie tam wyszukać folder, który właśnie Wam wysłałam WeTransferem, a jeżeli nie, to po prostu otwórzcie sobie ten folder obok i przeciągnijcie. To jeszcze raz powtarzam. To jedziemy dalej. No i teraz już jakieś tam tło się pojawiło, ale jeszcze trzeba zrobić ten nasz picker UI widoczny, czyli klikamy w opcję widoczności, visible, i on jest właśnie tutaj, znajduje się w tym okienku picker UI. I jak klikniemy i odświeżymy, odświeża się po lewej stronie, mamy tutaj takie główne ikonki i jak klikniemy w restart, to wszystko nam się odświeży. O, coś tutaj, zapomniałam. Jeszcze jeden myk jest taki, że pliki, które są importowane do Picker UI, muszą mieć zaznaczoną opcję No Compression, nie mogą być skompresowane. Do tego zaznaczamy każdą z tych tekstur, które tutaj mamy w Assets i klikamy, szukamy opcji Manual Compression, która jest po prawej stronie w opcjach i zaznaczamy No Compression. Teraz powinno nam wszystko już działać. Do tego musimy znowu zrestartować, żeby nasz Picker UI pomyślał na nowo, co i jak. I już Wam zaraz powinno być już OK. OK, jest. Teraz już się pojawiły te opcje. Jeżeli po prostu będziemy w nie klikać, one też tak samo się nam pojawią potem już na telefonie. To będą się te nasze teksturki zmieniać. Dobra. Dajcie znać, czy w miarę nadążacie i czy możemy lecieć dalej. Co kliknąć po No Compression? Po No Compression w zasadzie nic nie musimy klikać, musimy tylko odświeżyć, żeby ten nasz widok tutaj w tym okienku się zrestartował. Dobra, więc jakby już tła mamy, więc już coś z tego filtra jest. Teraz bym chciała Wam pokazać, jak dodać ilustrację, która jest przed postacią. Do tego dodajemy nowy element w naszej scenie. Cała nasza scena, już Wam pokażę, wygląda tak. Tutaj jak najedziecie myszką i przybliżycie, no to możecie tutaj tym widokiem manewrować. A tutaj w tym miejscu są pokazane elementy, które są dodane do naszej sceny i właśnie tutaj trzeba dodać kolejną. Ja bym chciała, żeby ten kolejny element był tutaj w linii obok background, więc kliknijcie sobie po prostu na to, a następnie w sekcji właśnie sceny kliknijcie plusik Add Object. I szukamy opcji Rectangle. I pojawił nam się następny prostokąt. Na razie on jest taki bardzo malutki, więc trzeba go na pewno powiększyć. Zanim to zrobię, to zmienię jeszcze nazwę na Przed postacią. I jeżeli mamy tutaj zaznaczony ten prostokąt, to po prawej stronie mamy różne możliwości zmieniania go. I opcji Size kliknijcie kliknijcie tutaj, żeby wypełnić całą przestrzeń naszego widoku tym prostokątem. Robicie to po prostu przez wypełnienie, przez opcję. Ona się pokaże, jak klikniecie po prostu w te wartości tutaj przy Size. No i teraz prostokąt wypełnia już całość. I następnie trzeba mu przypisać jakiś materiał. Dlatego w tej całej sekcji dodajemy plusik do Materials i Create New Material. On się nam tutaj znowu z kolei pokaże w Assets i ja zmienię jego nazwę na Przed postacią. Dobra, jest. I znowu wracamy na prawą stronę naszego Sparka i szukamy opcji Texture i dodajemy nową teksturę. I w zasadzie cała praca ze Sparkiem polega na tym, że dodajecie coś do tej sceny, potem dodajecie materiał, a potem dodajecie teksturę. Jakby to jest główne zajęcie w Sparku. Dobra, więc ja przez kliknięcie w Texture, w Choose File albo tutaj możecie kliknąć na tą strzałeczkę, dodajecie nową teksturę i wybieracie z tego folderu, który Wam przesłałam, plik Przed postacią. I on jest zrobiony tak, że jest w PNG, czyli zawiera też w sobie przeźroczystość. W zasadzie możecie taki plik przygotować w Photoshopie, jeżeli macie, jeżeli nie, no to też są jakieś darmowe programy online na przykład, żeby coś takiego zrobić. I klikamy Open i powinno za chwilę nam się pojawić już ilustracja. Jest, dobra. Następnie do tego chciałabym dodać jakąś animację, żeby się coś ruszało. W tym gotowym filtrze, który Wam pokazałam, był taki kwiatek, więc teraz go dodamy. I do tego robimy w zasadzie dokładnie to samo, co zrobiliśmy przed chwilą, czyli klikamy znowu teraz w prostokąt Przed postacią, żeby dodać pod nim kolejny, a w zasadzie nad nim. Więc klikamy znowu w Add Object w scenie i wyszukujemy Rectangle. Hop. Insert. I jest. I ja sobie trochę zwiększę ten prostokąt, żeby mój kwiatek, który tam dodam, zajmował trochę więcej miejsca. I robimy to w Size i zmieniamy piksele na 250 i 250. I znowu przypisujemy temu prostokątowi jakiś materiał, więc znowu klikamy w Materials, plusik, stwórz nowy i znowu w Assets, w materiałach pojawił się właśnie ten materiał. Ja go zmienię sobie nazwę na kwiatek i tutaj też zmienię nazwę na kwiatek. Dobra. Jak zaznaczymy sobie materiał z naszym kwiatkiem, znowu musimy do niego przypisać jakąś teksturę, więc w opcji tekstury dodajemy nowy plik, nowa tekstura i wybieramy z naszego folderu plik kwiat. I on też jest zrobiony po prostu z przeźroczystością, ja narysowałam taki kwiatek i przygotowałam go w Photoshopie. Co jest? Jest, dobra. I teraz musimy go trochę przesunąć, bo nie chcę, żeby był tak na środku. Do tego celu ja sobie tutaj teraz rozszerzę trochę Sparka, poukładam wszystko. Będziemy potrzebowali tego widoku. Zaznaczcie sobie prostokąt z kwiatkiem, pojawi Wam się ramka wokół tej ilustracji i po prostu myszką musicie chwycić za ten kwiatek i go przesunąć gdzieś, gdzie Wam się tam podoba. Ja go przesunę na razie tutaj, żeby było miejsce na twarz. O, tak. Ja chciałabym, żeby się ruszał. Do tego znowu wrócimy do naszego Patch Editora, więc kliknijcie sobie na Patch Editor i dodajcie Add Patch plusik i znajdźcie opcję Loop Animation. Dodajemy. Następnie możecie znowu zrobić samo, czyli po prostu jest plusik Add Patch, albo chwycić już za jedną strzałeczkę, która odchodzi od Loop Animation podpisaną jako Progress i przeciągamy, puszczamy i pojawia nam się znowu to okienko do wyszukiwania i wpiszcie Transition. To jest Transition Add Patch. Czyli mamy teraz takie dwie funkcje. Teraz pytanie jest tylko tak kwadrat przechodnicy, mimo że texture wybrałam kwiat. Może jeszcze raz powtórzę, jak to zrobiłam. Tutaj, w tym prostokącie musisz mieć na no, a w tym czy mnie słychać? Widać mnie? Jestem znowu? Okej, dobra. To się cieszę. Jak coś, to krzyczcie, to będę nad tym pracować. Mamy tutaj takie dwie funkcje, które będą odpowiedzieć. Tutaj do opcji w cenie znaczek kwiatek i bo będzie wam po prostu lepiej nie są chwilkę. Dobra, jeszcze chwilkę. Słychać mnie? Dobra. No, to jeszcze raz sorki za to. Mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko w porządku i jedziemy po prostu dalej. Dobra, więc tak, wracamy do tej naszej opcji. Mamy dwie opcje. Nie widać ekranu. No, naprawdę nie widać. Już wam zaraz włączę ekran. Albo nie. Nie, wydaje mi się, że widać ekran. Dobra, to ja się jeszcze raz spróbuję połączyć z ekranem. I już próbuję. Dobra, a teraz? No, dobra. To jedziemy. OK, czyli wracamy do tych naszych dwóch opcji w edytorze. Musimy je na pewno przypisać do tego naszego kwiatka, więc kliknijcie sobie tutaj w kwiatek i chcemy, żeby on, ten kwiatek się tak chwiał na boki. Więc za to jest odpowiedzialna funkcja rotacji. Znajdziecie ją tutaj po prawej stronie, jest tutaj rotation. O, coś tutaj. Chwilkę. I klikacie w strzałeczkę, która jest przy rotation, która przeniesie wam całość do tego naszego edytora, tą funkcję. Jeszcze wam tutaj podpowiem, jak to zrobić, jak się zmienia szachownicę w kwiatki. Dobra, to już wracamy do tego. Sprawdź sobie, czy w tym prostokącie kwiatka masz przypisany materiał. Jeżeli tak, to musisz przejść do tego materiału, który jest tutaj w Assets po lewej stronie, a następnie tutaj w opcji Texture musisz wybrać ten materiał, czyli po prostu dodać z tego pliku, który wam wysłałam, tam jest właśnie kwiat, podłoga 1, plik. I jedziemy dalej. To wszystko teraz trzeba połączyć, więc klikamy w strzałeczkę wychodzącą od opcji Transition i łączymy z kwiatkiem. I już coś tam się nam dzieje z tym kwiatkiem, ale na razie to nie jest to, o co mi chodzi. I chcemy, żeby on się przesuwał tak z prawa na lewo, z lewo na prawo. I za to jest odpowiedzialna wartość Z. I jakby ją zostawiamy, a resztę zerujemy, czyli przy X zmieniamy wartość z 1 na 0 i przy Y tak samo. I już jest trochę lepiej, ale ja jeszcze powiększę trochę zakres tego zmieniania się, więc wpiszę tutaj wartość na przykład 6. Chciałabym też, żeby ten kwiatek wracał, czyli po prostu chwiał się tak na boki, a nie tylko w jedną stronę. Za to jest odpowiedzialna opcja Mirrored, która jest w okienku Loop Animation. Musimy to po prostu zaznaczyć, kwiatek zacznie nam wracać z jednej strony na drugą. I chciałabym, żeby on się może tak troszkę wolniej ruszał, więc tutaj w sekcji Duration im jest większa wartość, tym obiekt się wolniej porusza, więc ja tutaj sobie dam na przykład na 3. Dobra, więc jest. To nam działa. Jeszcze zobaczę, ile mamy czasu. Dobra. Jeszcze bym chciała wam pokazać, jak dodać ten obiekt, który się znajdował tutaj na czole. Teraz nie będziemy dodawać już prostokąta, ale będziemy dodawać obiekt 3D, czyli w scenie dodajemy Add Object i szukamy opcji Plane. Ona jest tutaj w sekcji obiektów 3D. Dodajemy. I mamy w zasadzie bardzo podobną sytuację jak w przypadku prostokąta, tylko że przy opcji plane możemy przemieszczać ten obiekt dowoli w trójwymiarze, a nie tylko po prostu z prawa na lewo i do góry i do dołu. I też mu przypisujemy materiał. Ja sobie jeszcze zmienię nazwę na logo. I mając zaznaczony ten plane, dodajemy materiał po prawej stronie, create new, przechodzimy do assets, do tych naszych materiałów, też zmienię nazwę na logo, jest. I dodajemy nową teksturę i teraz to już nie będzie pojedyncza klatka, tylko będzie sekcja animacji. Do tego musicie kliknąć w Texture po prawej stronie w strzałeczkę i zamiast New Texture to New Animation Sequence. Dodajemy to i teraz znowu musimy przejść do naszego lewego dolnego rogu Sparka i tam jak zjedziecie w Asset na samym dół znajdziecie właśnie tą naszą animację. Ja zmienię jej nazwę na logo animacja i znowu przeskakujemy na prawą stronę i dodajemy nową teksturę. I teraz to będzie folder animacja logo. Zaznaczamy wszystkie te pliki, które mamy w tym folderze i klikamy open. I teraz to znowu trochę czasu zajmuje, zanim Spark przetworzy taką ilość plików, więc nie martwcie się, jeżeli Wam coś się zatnie. Mi się też, jak widać, zacięło. No ale on to tak buforuje i w jakimś tam momencie do tego dojdzie. Więc zaraz Wam pokażę, jak wygląda załadowana animacja. I już Wam powtarzam, jak ktoś... O! Jest! I się rusza, więc super. I teraz chcemy, żeby to nasze logo podążało za naszym czołem. Na razie tego nie robi, więc musimy dodać opcję w scenie, funkcję, która odpowiada za trackowanie naszej twarzy. Do tego musimy dodać w scenie Add Object i wyszukujemy Face Tracker. Teraz on jest akurat tutaj na samym początku, więc po prostu klikamy w Face Tracker. I jedyne, co musicie teraz zrobić, musicie chwycić za logo w scenie i przeciągnąć na Face Tracker. I teraz nasze logo będzie podążać za nami. Ja sobie jeszcze trochę przesunę to logo, żeby nie było na moim nosie. W tym celu przechodzę tutaj do tej sceny i strzałką, mając zaznaczone oczywiście logo, jadę do góry. I już nasze logo jest na naszym czole. No i w zasadzie już nasz efekt jest w zasadzie gotowy. Zawsze jak skończę ten efekt, który robię, to muszę go sprawdzić, jak on w ogóle działa. Do tego muszę zrobić dwie rzeczy. Na początku po lewej stronie na dole macie ikonkę Test on Device. I tutaj, jeżeli połączyliście się z swoim Facebookiem, to od razu jak klikniecie send na Facebook albo na Instagrama, jeżeli Instagrama macie połączonego z waszym kontem na fejście, to jak się ten cały filtr załaduje, to pojawi wam się powiadomienie w waszych powiadomieniach na Facebooku lub na Instagramie i możecie sobie ten filtr tam wypróbować. To jest bardzo przydatne i warto to robić, ponieważ wychodzą tam jakieś różne błędy, których się nie spodziewaliśmy i nie widzimy tutaj na komputerze. A w międzyczasie, o tutaj już na przykład mi Facebook wysłał powiadomienie i po prostu mogę sobie teraz sprawdzić, jak ten filtr wygląda. Następnie kliknijcie sobie też na eksport, czyli ta ikonka poniżej. I musimy tutaj chwilę poczekać, ponieważ Spark też długo myśli, ale mi tu już się tam zaczął zastanawiać. I ja mam wszystko na zielono, więc się bardzo cieszę, ale często wychodzi tak, że jest tam wszystko na czerwono albo na żółto i wtedy trzeba kombinować. Głównie problemy tutaj pojawiają się, kiedy dajemy za duże pliki do Sparka, czyli po prostu zawsze starajcie się zminimalizować, żeby ten plik nie miał na przykład 3000 na 3000 pikseli, tylko po prostu jakoś tak trochę mniej. Raczej JPEG niż PNG i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli już jesteśmy zadowoleni z naszego filtra, to jedyne co nam pozostaje zrobić, to po prostu wyeksportować go. I właśnie tutaj w eksporcie klikamy po lewej stronie na Export File i zapisujemy sobie go gdzieś w naszym folderze. Ja sobie to zapiszę jako filtr warsztaty. I on mi się tutaj pojawia. To jest wasz najcenniejszy teraz w tym momencie plik. I żeby go wgrać na Instagrama, przejdźcie sobie teraz do waszych przeglądarek. Wchodzicie na swoje konto na Sparku. Jeżeli jesteście zalogowani teraz w przeglądarce na Facebooku, to na pewno wam już to wyjdzie. Będziecie już od razu automatycznie zalogowani w Sparku. Wpiszcie sparkar.facebook.com i teraz klikamy tutaj w ikonkę Manage Effects. Pojawia nam się nasze konto. Już chwileczkę. Mam wolny internet, to mi się wolno ładuje. I tu jest w ogóle cały wasz dashboard, który możecie tam śledzić, jak ten wasz filtr jest popularny albo nie, ile ma wyświetleń, czy został zaakceptowany, czy nie. Możecie ukryć go albo pojawić na swoim Instagramie, a żeby go załadować na Instagram, klikacie tutaj w Publikuj efekt po lewej stronie na dole. No i w zasadzie wypełniacie te wszystkie rzeczy, o które was tutaj proszą. Ja pokażę wam to na przykładzie Instagrama. No i po pierwsze musimy załadować ten nasz efekt, czyli klikamy, szukamy tego naszego pliku, jest, otwórz i działa. On się tam nam będzie ładował, a teraz wam powiem, co tutaj trzeba wpisać, bo ja na przykład na samym początku nie wiedziałam, jak zaczynałam przygodę ze Sparkiem. Tu zamiast imienia i nazwiska najlepiej wpisać po prostu swoją nazwę, jak chcemy, żeby nasz filtr się nazywał, bo tak to wam się będzie po prostu tutaj wyświetlać wasze imię i nazwisko, czyli to nie jest to, czym chyba fajnie reklamować swój filtr, tylko bardziej jakaś taka chwytliwa nazwa. Następnie wybieramy kategorię, to już po prostu zależy, czy zrobicie jakiś filtr z grom, czy nie, czy jakieś do robienia selfie. A następnie musicie wgrać też film demonstracyjny. Jego możecie nagrać używając właśnie tego linku demonstracyjnego. I najlepiej, żeby on miał kilka sekund, on się potem będzie wyświetlać w bibliotece filtrów na Instagramie, więc fajnie jakby był po prostu zachęcający, żeby był uśmiech na twarzy i żeby chciało się z niego skorzystać. I następnie ikonka. Tak jak wcześniej na samym początku mówiłam, musicie mieć ją przygotowaną, to musi być kwadrat, są różne wymogi a propos ikonek, które sobie poczytacie tutaj. Ja do naszego filtru zrobiłam ikonkę, która będzie wyglądać tak, więc mogę też sobie ją tutaj przeciągnąć i ona się nam załaduje. Dobra, i tutaj jeszcze na sam koniec trzeba wpisać jakiś opis, jak ten nasz filtr działa. Głównie to jest potrzebne do jakichś takich filtrów z różnymi opcjami, gdzie trzeba coś kliknąć, albo coś przesunąć, albo się uśmiechnąć, więc wtedy to po prostu tu piszecie. No i na sam koniec zatwierdzacie i w zasadzie tyle czekacie, aż wasz efekt będzie zaakceptowany. I w zasadzie to tyle. Mam nadzieję, że niektórzy przynajmniej jakoś nadążyli, a jak nie, no to po prostu przejdźcie jeszcze raz na warsztaty. I ile zrobiłam filtrów do tej pory? No matko, nie wiem, 20, 30, coś takiego. Tak, i będzie nagranie dla spóźnionych. Jaki jest przykład opisów? Na przykład wpisujecie tap to show mask albo show object i w zasadzie to tyle. I wtedy ktoś, kto sprawdza wam ten filtr, będzie wiedział, że po prostu musi coś nacisnąć. Więc to jest w zasadzie całkiem proste. Co wam jeszcze chciałam pokazać, co jest na pewno bardzo przydatne i mi to bardzo pomogło, to już wam zaraz otworzę. To jest społeczność Sparka, która znajduje się na grupie na Facebooku, więc zachęcam wam, żebyście się po prostu tam zapisywali, czytali wszystkie posty, bo tam naprawdę są pomocni ludzie i wszystko fajnie opisują i pomagają. Ja tam bardzo dużo postów piszę z pytaniami, jak coś zrobić. A jeżeli byście mieli jakieś pytania jeszcze do mnie, no to zapraszam was, piszcie na moim Instagramie, czy wejdźcie na moją stronę i na pewno wam pomogę, coś tam podeślę, jakieś tutoriale, jeżeli będziecie się zastanawiać, jaki efekt, jak zrobić, to gorąco zapraszam. I dzięki, że byliście. Jeżeli macie jakieś pytania, no to piszcie teraz w komentarzach, to chętnie odpowiem. Słychać mnie? Oj. Coś tutaj się dzieje. Dobra, teraz mnie słychać. Więc dzięki za komentarze. I dzięki też wielkie Centrum Cyfrowemu za super organizację tych warsztatów. Dzięki dziewczyny, bardzo fajnie się z wami współpracuje. I jak coś to piszcie. Jeżeli znajdziecie, jeżeli zrobicie jakiś filtr, no to wysyłajcie linki, ja też chętnie bardzo zobaczę. A ten filtr, który teraz przed chwilą zrobiliśmy na materiałach Pol'and'Rocku, będzie dostępny na Instagramie Pol'and'Rocku. Będzie tam jeszcze kilka opcji, więc zachęcam was do tego, żebyście zobaczyli. Będą na przykład festiwalowe okulary, więc sprawdzajcie, udostępniajcie. No, to tyle. To dziękuję bardzo. Trzymajcie się wszyscy.